Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca. Nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy pozbawieni na pastwę losu, ale jest z nami Pan Bóg, do Niego należymy. To było doświadczenie wczorajszego dnia, odkrywanie, wdzięczność Panu Bogu za to, że jesteśmy chrystianami, że jesteśmy Chrystusowi, że najpierw, zanim mamy narodowość, jakąś posadę, to mamy przynależność do Chrystusa, że wraz z naszym człowieczeństwem, wraz z momentem, kiedy poczęliśmy się, dlatego tak jest to ważne i święte życie, od momentu poczęcia, sakrament chrztu to potwierdza, jesteśmy włączeni w życie Chrystusa, który chce z nami być, który ciągle do nas mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, obciążeni, przyjdźcie po pokrzepienie, które ja mam. Dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie, że wszystkie moje źródła są w Tobie. Wszystko, co, wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje tęsknoty są w Panu Bogu. Tam w Bożym sercu to wszystko się rodzi, do Bożego serca wszystko zmierza. To, co mówi święty Augustyn, że niespokojne jest serce człowieka, niespokojne. Ciągle będzie jakiś brak, ciągle będzie jakaś pustka, ciągle będę za czymś biegał, ale ciągle mi czegoś będzie nie pasowało, ciągle będzie jakiś taki niedosyt. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, że czujemy się niesamowicie może w swoim życiu szczęśliwi, w jakiejś części spełnieni, ale jakiś jest ciągle brak, bo niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie przyjdzie do Pana Boga, nie odkryje, że te wszystkie źródła szczęścia i pokoju są tylko i wyłącznie w Nim. I świat będzie się szamotał, i świat będzie się ciągle dzielił, świat będzie się ciągle kłócił, będzie biegał, dopóki nie spocznie w Panu Bogu, dopóki nie znajdzie ukojenia w Panu Bogu. Chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować non-stop, cały czas za Jego obecność w naszym życiu. Za to właśnie, że te wszystkie źródła są w Nim, że On z nami jest, że nad nami czuwa. Dzisiaj kolejny dzień i kolejne sakramenty, czyli ta kolejna wdzięczność za bycie w Kościele, za ten znak obecności, odpowiedzi Pana Boga przez sakramenty uzdrowienia. Pan Jezus mówi, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przez wszystkie dni. Bóg jest ciągle z nami. I potwierdzeniem na to Jego obecność są sakramenty uzdrowienia. Te dwa sakramenty, sakrament pokuty i pojednania i sakrament namaszczenia chorych. Najpierw sakrament pokuty i pojednania. I to jest nic innego jak odpowiedź Pana Boga na nasz grzech i na nasze zło. Bóg po to daje nam ten sakrament, by nas uratować od wszelkiego grzechu i wszelkiego zła. Bo po to jest ten sakrament, że kiedy popełniam grzech, kiedy wybieram zło, świadomie, nie że samo, czasem mówimy, że coś tam się stało, nie? Coś tam się wydarzyło, nie? A
albo może, nie, świadomie, szczerze wyznaję, że dokonałem wyboru zła, wyboru grzechu, to odpowiedzią na ten mój zły wybór nie jest potępienie Pana, którym Pan Bóg chce mnie zesłać do piekła. Konsekwencją jakby mojego wyboru zła nawet nie jest właśnie piekło, ale konsekwencją jest sakrament pokuty i pojednania, którym Pan Bóg czeka na każdego z nas. Bóg czeka w tym sakramencie nie po to, żeby mi poprawić humor, nie? Czasem niektórzy tak może myślą, że idę, żeby poprawić humor. Niektórzy mówią, idę tak oczyścić aniołka, nie? Idę sobie oczyścić aniołka do spowiedzi. Nie idę tylko też wyłącznie, żeby się pocieszyć, żeby się lepiej czuć, żeby mieć lepszy dzień. Bo wiemy, że też sakrament pokuty jest trudnym doświadczeniem, no bo muszę powiedzieć, jestem grzesznikiem. Popełniłem grzech. Ale tam czeka na mnie Pan Bóg, żeby mnie rozgrzeszyć. Bóg odpowiada na mój grzech miłosierdziem, Bożym miłosierdziem. To, co mówi Jezus do Nikodema w tej rozmowie zapisanej w Ewangelii Świętego Jana w 3 rozdziale, że Bóg nie posłał swojego Syna po to, żeby świat potępił, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Jezus po to przyszedł na ten świat, po to stał się jednym z nas. Po to wziął na siebie człowieczeństwo, jak słyszeliśmy w niedzielę, uniżył samego siebie. Nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem, ale się uniżył, stał się sługą po to, żeby mnie uratować, żeby mnie zbawić. To jest odpowiedź Pana Boga. Wszyscy się radujmy z tego momentu. Cieszmy się, bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to. Ale ten sakrament pokuty pojednania, tak jak nas też uczy Kościół, dlatego nazywamy to sakramentem uzdrowienia, ponieważ w tym sakramencie Bóg uzdrawia mnie w tym sakramencie. Uzdrawia mnie z ran, które zadaje grzech. Bo wiem, że to nie jest, że ja sobie pogrzeszę i to gdzieś tam zniknie, nie? Sam prywatnie jeszcze. Tylko każdy grzech zadaje ranę, przede wszystkim w moim sercu. W sercu Kościoła, bo wiemy, nie ma indywidualnych grzechów. Każdy grzech, nawet skrycie popełniony, zadaje ranę Kościołowi. Każdy grzech jest skandalem dla Kościoła, dla każdego z nas. Skandalem, który dokonuje się w Kościele. I sakrament pokuty i pojednania leczy tą ranę. Naświetla tą ranę. Goi tą ranę. Ale Bóg w sakramencie spowiedzi ratuje całe nasze życie. Ileż takich czasem było momentów właśnie naszych spowiedzi, że być może już może machnęliśmy rękę na nasze życie, może poddaliśmy się, ale powiedzieliśmy pewnie gdzieś w głębi serca, usłyszeliśmy to: idź, nie? Idź, idź jeszcze, skorzystaj. Głos naszego sumienia, głos naszego anioła stróża. I czasem ta spowiedź uratowała całe nasze życie. Kiedy słyszałem historię o takim mężczyźnie, ojcu rodziny, który wpadł w potężny nałóg alkoholizmu, nie? I próbował się ratować, nie? Na szczęście próbował się ratować. Zapisał się na terapię, na wspólnoty anonimowych alkoholików, nie? Na chwilę mu to pomagało, ale ciągle gdzieś upadał, nie? Ciągle. I już nie dawał sobie w pewnym momencie, już po kilku latach tej terapii, tych ciągłych porażek. Mówi, już nie ma dla mnie nadziei, nie? I nawet poszedł do baru, mówi, ostatni raz się napiję, ostatni. I taki, przepraszam, że tak użyję tego słowa, taki zachlany wrócił do domu, nie? Taką, że już mówi, wrócę do tego domu, odbiorę sobie życie, nie? Mówi, zmarnowałem życie sobie, swojej żonie, dzieciom, nie? Moje życie naprawdę nie ma sensu. I kiedy wszedł do domu, nagle wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko, nie? Najmłodsza córeczka, jak nigdy, bo zawsze dzieci się bały taty, że tata przyjdzie i będzie agresja, będą wyzwiska, wulgaryzmy. I w tym momencie, kiedy wchodzi do domu, najmniejsza córeczka, najmłodsza, wpada w ramionach taty, przytula się do niego, nie wie, co się dzieje i mówi, tato, kocham cię. I jak potem wspomniał ten mężczyzna, to był ostatni dzień, kiedy sięgnąłem po alkohol, rzeczywiście. Kilkanaście lat nie piję.
To jedno zdanie. Tato, kocham Cię. I spowiedź to jest też ten moment, kiedy my słyszymy te słowa, kiedy wyznajemy, mówimy, nie udało mi się. Nie? Jak często mówimy, po raz kolejny popełniłem grzech, po raz kolejny upadłem. A odpowiedź Pana Boga jest jedna. Kocham Cię. To jest to, co dokonuje się w tej scenie po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kiedy wiemy wcześniej, Piotr wyparł się Jezusa. Powiedział, nie znam. Jak to mocne słowa. Piotr, skała, pierwszy papież. Nie? Ten, o którym Pan Jezus powiedział, na Tobie zbuduję mój Kościół. Nie? Za kilka chwil mówi, w pierwszej próbie, nie znam tego człowieka. Nie znam go. Nie wiem, kim on jest. I wiemy, po trzech dniach spotykają się Piotr i Jezus. I co się tam dokonuje w tej scenie? Czy Jezus wypomina błędy Piotrowi? Czy mówi, Piotrze, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego się mnie wyparłeś? Dlaczego mnie zraniłeś? Jezus jedno pytanie tylko mówi do Piotra. Nie mówi dlaczego. Tylko zadaje pytanie, które brzmi, czy mnie kochasz? W sakramencie pokuty i pojednania Pan Bóg zadaje to jedno pytanie. Kiedy ja mówię o tych grzechach, o tych wszystkich potworach mojego życia, które się wkradają w moje serce, to Jezus się pyta, ale czy kochasz? Czy kochasz? I warto sobie, kiedy stoimy w kolejce, kiedy idziemy do spowiedzi, powiedzieć, Panie Boże, zanim klękniemy jeszcze do kraty konfesjonału, czasem może umęczeni tymi grzechami, jak stajemy w prawdzie, szczerze, wobec tego sakramentu, to powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię. Chociaż jestem grzesznikiem, chociaż błądzę, to tak jak Piotr. Panie, Ty wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I to jest ta pomoc w przeżywaniu tego sakramentu. Bo Bóg odwdzięcza się, odpowiada na moją słabość, na mój upadek Jego miłosierdziem. I to miłosierdzie uzdrawia. Sakrament chorych. Dzisiaj chcemy za chwilę po tej homilii uczestniczyć szczególnie w tym sakramencie. Sakrament, który czasem tak jest traktowany trochę po macoszemu w Kościele. Bo gdzieś wkradło się w nasze myślenie, że ten sakrament, nazywamy go zresztą tak błędnie, ostatni sakrament. Czasem traktujemy ten sakrament jako taka wyprawka na drugą stronę. Niektórzy mówią, to już nieraz pamiętam takie rozmowy po kolędzie, kiedy spotykałem jakąś osobę starszą, chorą. Mówię, proszę Pani, czy proszę Pana, może byśmy zapisali tutaj, byśmy przychodzili w pierwsze piątki z namaszczeniem chorych, z komunią świętą. I w większości przypadków słyszałem odpowiedź, proszę księdza, nie, bo jeszcze chcę żyć. Nie? Bo jeszcze chcę żyć, nie? Bo jak ksiądz przyjdzie, to będzie wyprawka na drugi świat. Na drugą stronę. Boimy się tego sakramentu. A przecież to ten sakrament nie prowadzi ku śmierci, kochani. Ten sakrament prowadzi ku życiu. Jest to sakrament uzdrowienia. Nawet ta formuła, którą usłyszymy sakramentu namaszczenia chorych. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. My wtedy odpowiemy słowa Amen. Niech tak się stanie. I potem kapłan namaszczając nasze czoła będzie mówił Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Podźwignie, nie dobije. Nie, nie to będzie, że to gwóźdź do trumny. Nie? Ale niech Cię podźwignie. Nie bójmy się tego sakramentu. Przystępujmy do tego sakramentu tak jak do spowiedzi, nie tylko raz w roku, bo takie jest przykazanie, ale jak najczęściej. Po to są te sakramenty, żebyśmy z nich korzystali jak najczęściej. Bójmy się Boga, bójmy się życia bez sakramentów. Nie? Nie bójmy się sakramentów, nie bójmy się przyjść tu do Pana Boga. Chorujemy na ciele, zdrowie nam szwankuje, to proś o ten sakrament. Przeżywasz dolegliwości, przeżywamy różne dolegliwości, chociażby natury psychicznej. Różne trudności nosimy w swoim życiu. Życie pisze przeróżne, przetrudne sytuacje, scenariusze. Do Kościół ma na to rozwiązanie. Sakrament chory.
przeżywasz trudności wierzy, wątpliwości. Popatrzcie. Czujesz się jakoś daleko może od Pana Boga. To Kościół ma narzędzie na taką wątpliwość, na kryzys wiary. Nie ręka, która macha nad głową, ale narzędziem na kryzys wiary jest sakrament namaszczenia chorych. Prośmy o ten sakrament. Kiedy słyszałem taką historię, mam nadzieję, że nikt się nie zgorszy, kiedyś ksiądz wracał z kościoła na plebanie i biegnie za nim młody człowiek, mówi: proszę księdza, niech ksiądz przyjdzie do mojej teściowej, bo się ciężko czuje, bo umiera. I ten ksiądz takim właściwym dla siebie humorem mówi: proszę pana, czy pan na pewno prosił ten sakrament dla teściowej? Dlaczego tak ksiądz mówi? Bo jest ryzyko, że teściowa może wyzdrowieć. Kochani, jest ryzyko, że ten sakrament może zadziałać. Czy my wierzymy, że ten sakrament zadziała? Że Bóg w tym sakramencie zadziała? Że Bóg nas chce podnieść? Że Bóg chce nas podnieść? Że Bóg chce Cię wyzwolić z tej choroby? I teraz, żeby dokonało się to prawdziwe uzdrowienie w naszym życiu, potrzeba trzech kroków. Pierwszym krokiem to jest uwielbienie Pana Boga. Czyli uświadomienie sobie, że tego, co najbardziej w życiu potrzebuję, to Pana Boga. My często mówimy zdrówka, nie? Bo jak zdrówko będzie, to wszystko będzie, nie? Już o tym wczoraj mówiłem. No nie. Zdrowie jest ważne, cenne. Potrzebujemy zdrowia. Ale tego, co najbardziej potrzebujemy, to obecności Pana Boga. Łaski Pana Boga. I to jest uwielbienie. Postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu. Staniecie w autorytecie Pana Boga. To, co się też wczoraj dokonało, kiedy wyrzekliśmy się wszelkiego zła i wyznaliśmy: tylko Jezus jest moim Panem. Wierzę tylko w Boga. Chcę uwielbiać Pana Boga. Chcę być przy Panu Bogu. To jest pierwszy krok do uzdrowienia. Drugim krokiem jest przebaczenie. Czasem jest tak, że może nie doświadczamy tego uzdrowienia, dlatego że nosimy w sobie jakąś urazę. Dlatego dzisiaj, zanim podejdziemy do tego sakramentu, to chcemy uwielbić Pana Boga. Tym najpiękniejszym, najdoskonalszym uwielbieniem jest Eucharystia. Drugim krokiem jest przebaczenie. Ja zachęcam Cię, bracie i siostro, żebyś dzisiaj, żebyś zostawiła te wszystkie rany swojego życia. Powiedziała: wybaczam wszystkim moim wrogom. Żebyś powiedział: przebaczam tym wszystkim moim winowajcom. Zostawić te wszystkie urazy, te wszystkie pretensje i do Pana Boga, i do innych, i do siebie. Czasem choroba rodzi zgorzkniałość. Nie? Ten trud, ten krzyż może zrodzić w naszym sercu, że czujemy się, że jesteśmy zgorzkniali. Nie? Że to życie jest takie nie do zniesienia. I my czasem jesteśmy nie do zniesienia. Chcemy to dzisiaj wszystko Panu Bogu zostawić. I wreszcie ten trzeci krok, który jest jakby połączony z pierwszym, to, że chcę doświadczyć obecności Pana Boga. Że Panie Boże, dla mnie najważniejsze jest spotkanie z Tobą. Papież Franciszek kiedyś w jednej ze swoich kateches, kiedy mówił o sakramencie chorych, mówił takie słowa, że w sakramencie namaszczenia chorych sam Jezus bierze nas za rękę i przypomina nam, że teraz do Niego należymy. I że nic nie może nas nigdy odłączyć od Niego. Że kiedy będziecie podchodzić tutaj do przodu, do ołtarza, kiedy będziemy namaszczać wasze dłonie, wasze czoła, udzielać będzie wam przez nasze ręce Kościół sakramentu namaszczenia chorych, to módlcie się o to doświadczenie, że może nawet my was chwycimy trochę za rękę, namaszczając, to tak jakby was, nie tak jakby, ale rzeczywiście prawdziwy was Chrystus bierze za rękę. Papież powie tak: pieszczotliwie bierze nas Chrystus za rękę w tym sakramencie. Pieszczotliwie, intymnie. Kochani, więc drodzy bracie i siostro, przyjdź dzisiaj do Jezusa. Oddaj Mu swoją biedę, słabość, bolość, cierpienie, chorobę. Daj się Mu dzisiaj uchwycić za rękę. Daj się Mu ciągle chwytać za rękę. Amen. Thank you.